Witamy serdecznie wszystkich telewidzów i wielbicieli piłki nożnej. Dzisiaj jesteśmy na stadionie Mercedes-Benz Arena. Dzisiejszy mecz dla Państwa. Niestety to był strzał do własnej bramki. Gol samobójczy. Witamy Państwa jak najserdeczniej ze stadionu drużyny Newcastle United. Jesteśmy na St. James's Park. Dzisiejsze spotkanie komentować będą dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Zapraszamy na kolejny mecz w zaciętych rozgrywkach Division Rivals. Jacku, przed nami ciekawe widowisko. Ekscytację kibiców da się wyczuć w powietrzu, Darku. Sam nie mogę się doczekać początku spotkania. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Alphonse Areola na bramce. W defensywie Ferland Mendy wystąpi z Nelsonem Semedo. Dembele oraz Vinicius Junior zagrają na skrzydłach. A w ataku zobaczymy niejakiego Williamsa współpracy. Morales! Piłka minimalnie nad poprzeczką, nie ma bramki. Dembele. I tak oto tracą piłkę. Jest szansa na kontratak. Patrz, ależ wybił to obrońców, no ma niepowtarzalną szansę. No, coś musi z tego być. I proszę, udało się, znów przy piłce. Neymar cały czas przy piłce. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Kibice odetchnęli z ulgą. Wynik remisowy wisiał przez chwilę na włosku. Teraz głośno dopingują swoich. I piłka w rękach bramkarza. Niezła okazja do kontry. Wyszli dobrze z tą kontrą, ale zabrakło koncentracji. Ładnie po skrzydle. Williams. Dobra interwencja obrony. Lionel Messi. Pięknie, prostopadle. Messi. Co teraz wymyśli? Zobaczmy, co zrobi. Piłka nie znajdzie drogi do bramki. Strzał zablokowany. I blokuje kolejny strzał. Jest dzisiaj jak skała. Uwaga. Mbappé! Bramka! Udało się! Brawo! Taktyka zdała egzamin, a wysiłek nie poszedł na marne. Tym wysokim pressingiem zmusili rywali do błędu. No i ten błąd wykorzystali.
ale szczęście strzelającego, albo może raczej nieszczęście bramkarza. Piłka wpadła po jego palcach. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Zbliża się do pola karnego. Piłkę dogrywa w 16 Dembele. Areola. Neymar. Prostopadłe podanie Neymara. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Lionel Messi. Dobrze teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Ależ przeczytał to jak profesor. Cristiano Ronaldo. Bardzo dobry odbiór. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Zidane. Dembele ma teraz miejsce na skrzydle. To może być wyrównanie? Ależ wybronił to Ter Stegen. Ależ pudła, wystarczyło tylko trafić w bramkę. Dokładnie, bramkarz by mu na pewno nie przeszkodził. Rozrzucenie do boku. Drybluje w stronę bramki. Powinien dośrodkować. Będzie strzelał? Nie, nie będzie z tego bramki. Out. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Dembele. Morales. Zobaczmy ten nieudany strzał na powtórce. No, było blisko. Dośrodkowanie z rożnego. Ach, szkoda, strata. Tracą piłkę po tym podaniu. Mbappé. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Dobre uruchomienie i zażegnane niebezpieczeństwo przez rywali. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Dembele. Aj, teraz strata. Neymar. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Czyhali na błąd przeciwnika i się opłaciło. Przejęli piłkę. Neymar w idealnej sytuacji. I gol, proszę Państwa. Opłaciło się pracować w odbiorze już na połowie przeciwnika. Drużyna nie wycofała się, odzyskała piłkę, zanim obrona zdążyła się zorganizować i wykorzystała sytuację. Ach. W tej powtórce widać wspaniała akcja zakończona kapitalnym strzałem. Podanie z lewej strony boiska, piłka leci jak zaczarowana i trafia do bramki. Oby więcej takich akcji. Spójrzmy, Messi świetnie się zachował przy tym dograniu w pole karne. Wyczekał i skierował piłkę nogą do siatki. Tak, on ma ten instynkt strzelecki. Wie, gdzie się ustawić, żeby wykończyć akcję. Coś może się z tego rozwinąć. I zaczną teraz z autu. Dembele zagrywa wprost do rywala. Kylian Mbappé. Udało mu się minąć obrońców. Uff, co za interwencja. Ronaldinho. Niestety, nie ma gola. Piłka odbita od słupka. Wraca na murawę. Prostopadle za linię obrony. Nie udało się zbudować przewagi. Bramkarz ma teraz spore kłopoty. Nie wiem, w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę.
Messi. 2 do 0 po pierwszych 45 minutach. Wydaje mi się, że trzeba podkreślić bardzo dobrą grę Neymara. Obrońcy ze wszystkich sił chcą popsuć mu dzień, ale Brazylijczyk jest nieuchwytny. Istotnie, bardzo podoba mi się jego dzisiejsza gra. Wirtuos środka pola, ruchliwy, wraca się po piłkę, pokazuje się do rozegrania. Widać to wyraźnie teraz na ekranie. Wychodzi też do przodu. Sędzia właśnie rozpoczął drugą połowę. Cały czas biegnie z piłką. Obrońca na posterunku. Interesująco zapowiada się ta akcja. No może teraz. Jest! Messi, Messi, Messi! Wspaniale, naprawdę kapitalnie to zrobił.